25 sierpnia wspominamy błogosławioną Marię del Transito od Jezusa Sakramentalnego, dziewicę. Maria del Transito Eugenia de los Dolores Cabanillas urodziła się 15 sierpnia 1821 roku w Santa Leocadia w Argentynie. Podstawowe wykształcenie zdobyła w domu rodzinnym, a później uczyła się w kolegium świętej Teresy w Kordobie. Po śmierci matki w 1858 roku wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka, w którym doskonaliła się w modlitwie i praktykach ascetycznych. Jednak pragnieniem jej serca było całkowite poświęcenie się Bogu i dlatego w 1859, składając profesję w trzecim zakonie, dobrowolnie złożyła także ślub do zgonnego dziewictwa. Maria rozważała też możliwość utworzenia zgromadzenia zajmującego się wychowaniem biednych i porzuconych dzieci. Przez rok, od marca 1873 do kwietnia 1874, przebywała w klasztorze karmelitanek w Buenos Aires, a następnie do 1875 u wizytek w Montevideo. Obydwa klasztory musiała jednak opuścić z powodu kłopotów ze zdrowiem. Gdy w Argentynie powstało nowe zgromadzenie, Maria podjęła próbę współpracy z jego założycielką Matyldą Porres. Szybko jednak przekonała się, że dzieło, o którym myślała, powinno mieć całkowicie odmienny charakter. Korzystając z pomocy franciszkanina ojca Porrecca, opracowała regułę własnego zgromadzenia. 8 grudnia 1878 wraz z dwoma towarzyszkami założyła Zgromadzenie Sióstr Tercjarek Misjonarek Franciszkanek Argentyńskich. 2 lutego 1879 roku wszystkie trzy siostry złożyły profesję zakonną. W rok później decyzją generała franciszkanów Zgromadzenie Sióstr Misjonarek zostało oficjalnie włączone do rodziny franciszkańskiej. Zakon szybko się rozwijał. Duża liczba powołań umożliwiła jeszcze za życia założycielki otwarcie kilku kolegiów. Maria zmarła 25 sierpnia 1885 roku w Kordobie. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją 14 kwietnia 2002 roku. Jest ona pierwszą Argentynką wyniesioną do chwały ołtarzy. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.